Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Kataklizm Dark Days Ahead. No mamy do wyboru tutaj albo teraz rozwalić te zombiaki i jechać gdzieś dalej, czy nawet możemy jechać bez rozwalania ich. Tylko się tak zastanawiam, tutaj jest most i tu zaraz jakieś miasto. To mi wygląda na jakieś miasto tutaj, więc nie będzie pewnie możliwości tak łatwo przejechania, więc ja bym wyeksplorował ten teren. Może znajdziemy jakieś miejsce, gdzie można sobie wyżej wyjść i zobaczyć więcej terenu. No bo nie ma co, że tak powiem, się tutaj z tym niepotrzebnie narażać. Aczkolwiek te zombiaki gdzieś tam sobie poszły, więc może to też nie jest jakoś tak bardzo problematyczne. Zobaczymy. Żołnierz jakiegoś labradora ściga biednego. Trudno się mówi. Nie wiem, czy nie warto byłoby gdzieś się zatrzymać, coś pokraftować, pouczyć się mechaniki trochę. Chociaż na razie przy tych umiejętnościach, które mamy, jesteśmy w stanie bez problemu sobie zmodernizować troszkę nasz pojazd. Znaczy chodzi mi o przestrzeń magazynową. Natomiast no, no właśnie, o przestrzeń magazynową mi głównie chodzi. Bo wtedy będziemy mogli więcej po prostu tych książek trzymać. Znaczy założenie było takie, że sobie zrobimy gdzieś jakąś bibliotekę. Zastanawiam się, czy nie zmodyfikować troszeczkę tego naszego tutaj celu na zasadzie takiej, że te książki, tak jak trochę poprzednim, zawieźć do jakiegoś centrum dla uchodźców czy coś w tym stylu. Żyle to szpon, to nie brzmi dobrze. Tu jest wrak statku. Podejrzewam, że tu niestety nas będzie ograniczała rzeka. Na razie paliwo mamy. Więc nie musimy się tym tak tutaj przejmować bardzo. Chociaż może ta rzeka nas nie będzie tak ograniczała. Co to są? Żyle to szpony. O panie. Jest w ogóle jakieś miejsce żyle to szponów. 6 żyle to szponów. Jak to wygląda, taki żyle to szpon? To jest to coś. Ludzkiej wielkości skorupiak. A, to żeśmy już widzieli. To są jakieś takie dziwactwa. Okej, czyli tutaj nie ma nic. Zupełnie. Co by nas interesowało, oprócz rzeki. Trochę się wracamy, no ale... W zasadzie, jak jesteśmy teraz troszeczkę już tacy podleczeni, się zastanawiam, czy do tego laboratorium tam nie wrócić, takiego jednego, tylko nie pamiętam, gdzie to było dokładnie. To laboratorium... tu jest co? Pole minowe. Nie wiem, które żeśmy tu przejeżdżali. Tędy żeśmy chyba się przedostawali. Tędy. Ojej, jak to daleko. Kurczę, jakbyśmy daleko przejechali, szczerze mówiąc. Gdzieś było to takie... Nie pamiętam, gdzie ta notatka była w tym momencie. Tu chyba to było. W tym miejscu. Tak, to był ten lab taki, do którego żeśmy się przez wentylację dostali. Ale to strasznie daleko jest teraz z tego punktu widzenia, więc może lepiej coś ciekawego odkryć zamiast... O, słyszę jakieś tylko pytanie skąd? Tak jakby się nie ładowały te baterie zupełnie. Akumulatory, może alternator, ale alternator jest. Przecież dobry, gdzie on jest.
jest alternator ciężarówki. Może on jest zepsuty i dlatego nie możemy tego... A, nie mogę łatać w trakcie jazdy, no dobra. O, słyszę jakieś uiii, tylko pytanie skąd? Mam nadzieję, że to nie nasz samochód robił i za chwilę będzie i do widzenia. Jak się rozłożymy gdzieś w szczerym polu, a tu raczej nie wezmiemy pomocy drogowej w tych warunkach. Teoretycznie Humvee jako wojskowe pojazdy powinny być mocne. Ale to... co to jest to H? Ambona myśliwska. Może z tego będzie coś lepiej widać. Z takiej ambony. Chociaż w zasadzie tu już wszystko widzimy. No tu pewnie są lasy. No to pytanie teraz, gdzie tu się udać? Co tu było? A, blokada drogowa. Tu jest jakieś takie w ogóle donikąd droga. Tam nas ogranicza. Tu nas ogranicza tak naprawdę miasto. Tutaj nie wiadomo, ale tu prawdopodobnie też jest miasto, więc trzeba by się przebijać przez miasto. Więc bez jakichś większych tutaj zamieszania byłoby ciężko. Tutaj z kolei było pole minowe. Więc nie wiem, jak, czy to się da jakoś tu przejechać. Ale tu jest turbina wiatrowa, może by się dało tam jakoś przejść. Tu nie wiem, czy tędy się da przejechać, podejrzewam, że nie. Tu mamy na drugą stronę mostem gdzieś w jakieś miejsce. No to jest najbliżej, gdzie możemy coś wyeksplorować. Może tą ambonę myśliwską zostawmy, bo... to nam zupełnie nic nie daje. No właśnie. A co to było to? Ha? Już nie pamiętam. A, podstacja mocy i tam były ten, takie zombiaki elektryczne. Łowiące kojoty mnie gonią. Ups. Strona, portfel, rękawice golfowe. O. Można by się zatrzymać, żeby tam w portfelu zobaczyć, czy nie ma jakiejś karty, czy czegoś, ale... Dobra, wyhamowałem. Prawie w kamola wjechałem. Dobra. Ok. Czyli w dół. Tu jest ta podstacja mocy. Tam nic ciekawego generalnie nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje. A tutaj jest ten taki jakiś do łowienia miejsce. Okej, okay. Czyli teraz tak. Za drogą w tę stronę. Tu i spróbujemy przez ten most przejechać. Okej. Mosty są dziwne, bo nie można na nich jakoś dziwnym trafem skręcać i manewrować. Okej, co my tu mamy? Wydry, bobry, piżmaki. Wydry, bobry, piżmaki, no proszę, no to nie jest to takie super ciekawe. Nie, to chciałem na mapę zobaczyć. Tu jest jakieś miasto. Ashford. Pytanie, czy jesteśmy w stanie się tu przemknąć do góry? Myślę, że może by było szansa. Prywatny park będzie zombiaków, cmentarz, no to nie wygląda dobrze. Tu też same cmentarze na obrzeżach. To wygląda bardzo źle, ale no dobra. Spróbujmy, że tak powiem, się jakoś tam przedrzeć. Ty, wydry, kurde. Nie chcę was rozjechać. Wydry, bobry, piżmaki. No
Zobaczymy, jak tu będzie. Jak tam są cmentarze na obrzeżach, to będzie nieciekawie. Będzie od groma zombiaków jeszcze trochę, a już jednego widzę. Zombie i stonoga. Kurczę, tu jest, zdaje się, stacja radiowa, więc tu można by się wspiąć na górę i mieć niezły ten, tylko pytanie, niezły widok, tylko pytanie, ile będzie tych tutaj, jak to są same cmentarze, kurde. Co za miasto, no. Mały cmentarz, cmentarz, cztery cmentarze zwykłe i dwa małe cmentarze. No panie, kurde, to tu będzie naćkane zombiaków ile wlezie. Okej. Jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, jak tutaj widać. Tak. A do góry, jakbym chciał jechać. No, solarny ten, ogniwa solarne, jakby było mi czas, żeby je stąd wyharatać, to by było fajnie. Do góry. Pytanie, czy tutaj stacja benzynowa? O, panie, może tam by warto było podjechać. A zobaczmy. Okej. Zostaw mój samochód. Okej, za dużo ich tu jest. Zgromadzenie tu na cmentarzu. 20 zombie, zombie gliniarze, strażak, przegniłe, twarde i zombie dzieci. No dobra. Nie chcę unload robić, tylko chcę zobaczyć, co my tu mamy. Tu na pewno w tym momencie się nie dostaniemy nigdzie. Tu by było fajnie, kurczę, zatankować. Zbiornik paliwa. Dystrybutor, tylko że ja nie wiem, czy my zdążymy. Ale taka stacja byłaby tu zapełniony ciałami. Nie wygląda to dobrze. Nie, na pewno nie zdążymy zatankować, chyba że... bo one tu wszystkie za nami się po prostu rzucą. Ups, mam nadzieję, że ja tutaj jakoś wykręcę. No, cała hałastra za nami leci. Ups. Shit. Co, żeby tam rozwalił? Obejrzyj pojazd. A ramę, żebym troszkę uszkodził, wydaje mi się. Ale chyba nic więcej się nie stało. Może szczury się z zombajkami pobiją, ale tu na pewno nie jesteśmy w stanie do tej stacji benzynowej podejść, chyba że w nocy. No dobra, co my tu mamy? Tu mamy jakieś przejście, jakby co? Tutaj musielibyśmy przez miasto. Co my w ogóle potrzebujemy tak naprawdę? Potrzebujemy spokoju trochę, szczerze mówiąc. Dobra, wszystkie zombiaki. Można by je teoretycznie... stamtąd jakoś wyciągnąć tutaj za nami. Tylko ja nie wiem, czy to się uda tak naprawdę. Za dużo ich tam jest. Halo, tu jestem. Tam się jakieś ociągają goście. No
No to wycieczka niezła za nami teraz idzie. A, to jak wjadę, to nie wyjadę. Ale kurczę, żądne krwi. Teraz tak, czy my jesteśmy w stanie tu jakoś przejechać sensownie? Nie bardzo wiadomo, jak to, co tam dalej jest, więc to nie jest bezpiecznie. Okej. Tu jest zdecydowanie niezbyt bezpiecznie. Pięć zombie żołnierzy. O Jezu. Czarny szczur, mucha, żaba. Ach, niestety tutaj parę z nich zostało. Nie, to są czarne szczury. To może i... Ach, niestety jest tu parę zombiaków jeszcze. Co to jest? Benzyna. Kurde, tu jest benzyna. No to tych by trzeba było z kolei do... Tu jest ich trzech. Jeszcze szczury mnie gonią. Tu nie mam za bardzo gdzie manewrować. Czy mógłbym je rozjechać? No ale... Dużo zombiaków to tu nie jest. Tylko wygląda na to, że z tamtej strony są te... dystrybutory... diesla. Czy my tu jesteśmy w stanie przejechać? Wow, panie, a co tam wyskoczyło? Żaba zaatakowała zombiaki. Tu. Zombie dziecko. Zombie, żaba. No proszę, może się problem rozwiąże. Nie, zombie załatwiły żabę i tyle z tego. Ale jest o jednego mniej. Chodźcie, chodźcie, może jeszcze coś tutaj was...
Okej, okay, tylko tu szczury mnie denerwują. Wypuść sterowanie. Tak. Błoniasty zombie. A może zdążymy? Gdzie jest ten błoniasty zombie? Najbliższy... Szczury mnie tylko widzą. Paliwo, olej 24, to co? Uzupełniasz bak 60 olej napędowy razy 12. Ze stukątem i wstrząsem pompa milknie. Okej. Okay. No dobra, trochę żeśmy zatankowali, ale jakoś za wiele nie. 12 litrów plus coś tam. No jeszcze tutaj jest diesel, ale to już nie będę w tym momencie kusił losu. Trochę żeśmy zatankowali. Dobra. Tankowanie. Teraz gdzie dalej? Tutaj żeśmy ten całą hałas wytygowali, więc na razie sobie pojedziemy tu i zobaczymy, jak od tej strony można ewentualnie ten. Ta wieża radiowa byłaby najlepsza, ale ja nie wiem, czy ja tędy jestem w stanie tutaj. No, tu jest tu są też cmentarze, tu też ich będzie dużo, więc nie wydaje mi się. Jedziemy. Poszukamy jakiegoś innego punktu widokowego. Mam nadzieję, że się tędy da przejechać. Na razie się da. Tak. Coś mnie... Osa. Gdzie jest osa? Gigantyczna ważka. Tu jest osa. Osy nie chcemy. Dobra, ona tam pilnuje. O kurde. Tu jest w ogóle... Nie wiem, czy tędy jesteśmy w stanie przejechać, a jak coś, to i tak będzie to miasto. O, trochę lipa widzę. Znaczy, że tak, jakbyśmy tu wjechali, no to tu utykamy. Nie mamy przejazdu, żeby się wspiąć i coś tam zrobić. Tu jest przejazd przez całe miasto, to jest ryzykowne. Tu widać też jest jakiś fragment miasta. No przeszczęśliwy nie jestem z takiego czegoś. Podjedźmy trochę bliżej, to będziemy widzieć, jak tutaj wygląda sytuacja. A tu są teoretycznie domy, więc może tak dużo zombiaków nie będzie. Koło tego Ashford można by się przemknąć. Tylko... Jak to tu wygląda? To tędy byśmy musieli się przemknąć. No to jest, myślę, do zrobienia. Okej, okay, tak wygląda sytuacja tutaj. To co tu jest? Znowu cmentarz. Kurczę, miasto cmentarzy. Kolejna wieża radiowa. Czy to w zasadzie stacja radiowa? Apteka, fajna rzecz. Apartamentowiec. Na apartamentowiec można by wyjść. Z tego też byłby dobry widok. Ale nie wydaje mi się, żeby tu było pozbawione miejsce zombiaków. Bo już je dostrzegam tutaj. Nie ma ich dużo na razie. Okej. Okay. Teraz proszę mi powiedzieć, jak tu jest z przejazdem. No w miarę
w miarę. Co może się uda przemknąć? Może tak, może nie. Dobra. Chyba troszkę, że tak powiem, przesadziłem. Okej. Okay. Ups. No, to nie jest optymalne. W górę musimy jechać, tylko żeby mi tu nie wskoczyli na siedzenie. Dobra. Jakie straty? Ciężka rama. Dobrze, że mamy wojskowe opancerzenie, kurde. Okej. Koło piasta. Ciężka rama rozwalona. Okej. Wzmocniony reflektor. Koło ledwo żyje. No trochę żeśmy... Może tak powiem... No, właśnie dlatego nie chcę się tutaj w to bawić, nie mając umiejętności mechaniki, żeby naprawiać nasz pojazd. Dobra, co my tu widzimy? Tu są głównie domy, ogrody działkowe, czyli tu mamy tylko domy. No i na pizzę można by skoczyć. Dobra, muszę parę rzeczy tutaj to są jakieś gry, to nie potrzebujemy tego nosić. To mieliśmy montować. Saperka zostawmy. Okej. Czy myśmy tą mapę, że tak powiem, aktywuj. Właśnie, byśmy tego nie zrobili, a ta mapa nam daje właśnie ten układ dróg, który tutaj widzimy. Po tym się można zorientować. Tu prawdopodobnie jest las i tu jest jakaś końcówka czegoś. Nie wiadomo co. Więc podejrzewam, że tu dalej i tak będzie trzeba wrócić tędy, niestety.
Żeśmy się trochę zapędzili w kozi róg, ale może nie, zobaczymy. Czy zombie nas widzi? Nie. Czy my mamy coś w tym momencie do lutowania tutaj? Chyba też nie. Na razie może odjedźmy stąd. A tak zmierzałem troszkę, żeby tutaj pooglądać różne rzeczy, ale wydaje mi się, że... Bo spokojnie moglibyśmy tutaj pewne rzeczy posprawdzać. A nie aż tak, już nas zauważyły. O właśnie. Nie wiem, czy następny odcinek nie czeka nas kraftowania trochę. Kraftowania, uczenia się i tak dalej. Różnych umiejętności, które mogą się nam przydać, na przykład do tego, żeby ponaprawiać auto. Zwłaszcza, że szczerze mówiąc, trochę żeśmy go zniszczyli. A sprzęt wydaje mi się, że w większości mamy, który by nam pomógł. Co to jest? Opuszczona posiadłość. Może to jest dobre miejsce, żeby ją, że tak powiem, zrobić, żeby nie była opuszczona. To znaczy możemy ją ewentualnie przejąć na własność. O, tu będzie wieża radiowa, super. Opuszczona, ale ona jest w lesie, to ja tam nie będę szedł do tego. Idziemy do wieży radiowej. To jest na zakończenie odcinka, jeszcze sobie sprawdzimy. Zombie tu jest jakiś, kurde. A ty co tu robisz, zombie? Zombie. Zostawmy go, żeby nas nie ten tego. Nie dogonił tak łatwo. Przestań jechać. Siup, 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 siup. Co my tu mamy? Mapa ocalona, teleskop mamy. Kolejna mapa ocalonego. Aktywuj. Bardzo fajnie. To nam da duży teraz bonus do widoczności. No proszę, nie dość, że mam jeszcze kolejną mapę, tu mamy kolejną wieżę radiową, o, to się nam troszkę otwarło, tu są tryfidy, koło miasta, więc tu pewnie na pewno nie, tu nie było bezpiecznie. W ogóle wjazd do miasta jest kiepski, co my tu jeszcze mamy? To jest co? Obóz dla uchodźców, FEMA, to będzie dużo tych, baza wojskowa, nie, stodoła, już myślałem, że baza wojskowa. Motel. W motelu często się mapy znajduje. Ale ostatnio żeśmy i tak znaleźli trochę tych map. Dom. Wysypisko śmieci. O! Rezydencja! To jest rzecz, do którą warto się udać. Do której warto się udać. Dlatego, że w rezydencjach bardzo często są... To jest taki dworek, powiedzmy, i tam są różne jakby eksponaty, no nie wiem, zbroje rycerskie, katany, takie rzeczy, kolczugi. Same w sobie ciężkie, ale stanowią bardzo dobrą, że tak powiem, odzież ochronną. O. Więc może warto byłoby tam się wybrać w następnym odcinku. Tu jeszcze później możemy to sobie sprawdzić. No bo wygląda na to, że tu będzie gdzieś sporo jeszcze przejazdu. Dobra, ale na razie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć!